już jak jechałem, to deszcz padał. Myślę, że przestanie. Taki jest ostatni praktycznie już moment. Ostatnie chwile, ostatnie dni przed niemożliwością. Przed tym, że będzie śnieg, mróz i nie będzie można jeździć na ryby. Dlatego wykorzystuję każdy jeden dzień, każdą jedną chwilę na to, aby skoczyć na wodę. Nad wodę, na te miejsca, w których mam dużą nadzieję i dużą szansę na złowienie szczupaka. Tak jest tu w przypadku tego leśnego jeziora, które ostatnio mi się bardzo, ale to bardzo spodobało. Bardzo lubię tutaj przyjeżdżać. To dzięki tym kładkom, które tam są, bo z nich można bardzo fajnie rzucać. Zrezygnowałem w tym roku już z pływania z pontonem, tą swoją drętką, jak ją nazywacie. Niewygodny jest, niebezpieczny. Taki jakiś nie mój. W przyszłym roku myślę, że będę miał dużo lepszy ponton z silnikiem. Także po tych wszystkich jeziorach, a nawet po większej ilości jezior, które pokazywałem w swoich filmach, popływamy, pojeździmy, zobaczymy, jak one wyglądają od strony wody. Na pewno pojawię się nad wieloma zbiornikami, ładnymi, pięknymi, i wam nakręcę kilka fajnych filmów. A dzisiaj nadal polowanie na szczupaka. Cóż, no z taką nadzieją jadę, aczkolwiek jeszcze nie było mroźnych nocy, nie było mrozu, i to może być tak, że szczupaki jeszcze nie czują tego, ale błoto się zrobiło, tego takiego ciśnienia, że muszą już żerować, bo te pierwsze dni mrozu takiego, to zawsze jest dla nich sygnał, one zawsze wtedy uaktywniają się. Teraz jeszcze tego mrozu nie było, dosyć długo, bo to już jest 20 któryś tam listopad. Jeszcze nie było mroźnej nocy. A w związku z tym te szczupaki tak chyba jeszcze nie czują potrzeby takiego intensywnego żerowania. A to może błąd, bo może przyjść nagle zima i nie będą miały takiej wielkiej szansy na to, żeby się nachapać. Już dochodzę pomału do pierwszych kładek. Ja zaraz sobie rozstawię sprzęt i będę łowił dzisiaj blachy, dzisiaj gumy, wszystko co w arsenale, takie najpewniejsze, na co najczęściej w przeszłości były brania. Fajnie tu jest, tu jest kurczę pięknie, tu jest bosko, tu jest jak w raju. Bardzo lubię te dwa jeziora, to mniejsze i to większe. Teraz jestem nad tym większym. Kiedyś te jeziora zawsze omijałem. Nigdy na nie nie jeździłem. A teraz nawet nie myślę o żadnych innych. Dobra, zaraz będę na miejscu i zaczynamy. Pierwsze rzuty na kładce. Zaczynam
wzdłuż ścin. Zobaczymy, co to wyjdzie z tego. O, w końcu ją złapałem. Przeszkadzała. Dzisiaj prowadzę przynęty bardzo delikatnie. Ale coś i tak nie ma jakby śladu aktywności ryb. Gdzieś coś jest takiego w przyrodzie, że te ryby tak jakoś się uśpiły, tak jakby na coś czekają. I każdej jesieni jest tak, że wędkarze jeżdżą, bo myślą, że już ryby powinny brać, że to już jest ostateczny dla nich sygnał, ostateczny czas. I tak jest bardzo długo zawsze, że trzeba poczekać i faktycznie przychodzi w każdej jesieni taki dzień, w którym drapieżnik bardzo mocno rusza do ataku. Nigdy tak na dobrą sprawę nie wiadomo, który to jest dzień. Przeważnie jest to dzień tak w okolicach tych pierwszych przymrozków. I wtedy właśnie wędkarz, który cierpliwie przyjeżdża nad wodę i trafi na taki dzień, to ma naprawdę dużą szansę złowienia pięknej ryby. I często tę szansę wykorzystuje. Teraz ja wykorzystałem inną szansę. Szansę zaczepienia się o coś na dnie. Prowadzę przynęty bardzo powoli, tak wręcz flegmatycznie, tuż przy samym dnie. No i to się właśnie tym kończy. Mogę nawet nie odstrzelić tego, bo jest szkoda, bo mam tam fajną stalkę. Bo jest bardzo mocno o coś zaczepiona, o jakąś trzcinę. Ha! Setki razy będę to powtarzał, że metoda odpstryknięcia jest najlepsza na zaczepy. Chowają się wszystkie wynalazki przed takim właśnie działaniem. Że teraz to mi się jeszcze poplątało coś na tym. O! Byłem zaczepiony o takie kłącze. Co to jest? To nie tatarak. No, bardzo podobny do tataraku. Tatarak ładnie pachnie, a to ta śmierć. Rzucamy dalej. Obym się tylko nie wykopertnął tutaj. Muszę go sobie wychodzić, wyszukać. Jest ciężka sprawa trochę. Końcówka tego zejścia tutaj jest taka. O, dobra, udało się. Taka trudna. Ale już później będzie łatwiej. Następne kładki już są bardziej przyjazne dla
Chciamajdów. No. Muszę go wyszukać, dlatego jesienią będę starał się jeździć jak najczęściej i będę próbował. Jeszcze myślę, że w tym roku jakiegoś ładnego szczupaka uda mi się wyholować. Taką mam nadzieję. Tak mówię o tych mrozach, przymrozkach, ale myślę, że jeszcze jakiś czas nie będzie lodu i będzie można sobie pospinningować. Gdzie jest ta następna płatka? Nawet nie wiem. Muszę jej nie przegapić. Dzisiaj słychać tu strzały w lesie. Jak jechałem nad jezioro, tam na początku lasu było mnóstwo samochodów, mnóstwo ludzi, chyba myśliwi. Takie jakby odgłosy, nagonki, strzelania, trochę psów czasami słychać. Kurczę, powiem wam szczerze, że nie lubię takiej sytuacji, bo ja jeżdżę po tych leśnych jeziorach i tak za każdym razem, kiedy spotykam coś takiego, kiedy spotykam myśliwych, to się boję, żeby jakaś zabłąkana kula nie walnęła mi gdzieś w tyłek. Nie daj Boże. No ale cóż, takie połączenie. Jak się jeździ na leśne jeziora, to można się tego spodziewać. Niemniej dla mnie to tak trochę nie fair to strzelanie do żywej istoty. Bo owszem, ja jestem wędkarzem, to też nie jest takie do końca w porządku, bo przecież też męczymy te ryby. Co prawda ja jestem wypuszczaczem ryb. Staram się rybom nie robić krzywdy. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że nawet przy dużych ostrożnościach bywają czasami takie brania właśnie szczupaków przede wszystkim, których nawet wędkarz wypuszczający ryby ma świadomość tego, że ryba po spotkaniu z nim już nigdy pływać nie będzie. Ale mimo wszystko taki zawsze żal mam do myśliwych, że zabijają takie piękne futerkowe przecież stworzenia. Sarny, dziki, zające, lisy. Mnie by było szkoda, ja się do tego nie nadaję. Tych strzałów coraz więcej. No już teraz jestem na takiej kładce bardzo dużej, takiej wygodnej platformie wiertniczej. Tu też spróbuję coś porzucać. Może się uda, tu jest większy zasięg wzdłuż trzcin, w toń wodną. Popracujemy tutaj trochę. Tu będzie można ładnie rzucić wzdłuż trzcin z jednej strony i z drugiej strony, no i porzucać też na środek jeziora. Jestem w tej willi, jak ja to nazywam.
No to bierzemy się za robotę. Ja się doczekałem szczupaka, ale niestety to nie jest nic wielkiego. A mimo wszystko cieszy, że jest. A tam się zaczepił, kurczę, ten zaczep mi poszedł. No i teraz lipa straszna. Dobra, uwolniłem szczupaka z zaczepu. Szczupak jest rozmiarów przedszkolnych, takie łocoś, ale takie łocoś cieszy, to też sygnał, że ryby biorą. Kolego, za dwa groty, no wiesz co? No, puszczaj. Jejkuś, taki maluszek. Maluszek, ale tak fajnie mi walczył, fajnie się na tym, na wędce skoczył sobie, fajnie się na wędce ruszał. No, to pierwszy, zobaczymy co będzie dalej, jeszcze walczymy. No już jesień, już powinny zacząć żerować te większe, nie? No na razie takie jakie są, takie będą na filmach, nic innego się nie uda wyholować, póki te większe nie zaczną brać. Ale tu miałem problem, bo tutaj jest taki paskudny zaczep. Już trochę tam przynęt straciłem. Ja dobrze wiem, że ten zaczep tam jest, a mimo to i tak tam posyłam wędkę. Posyłam przynętę z nadzieją, że się uda ten zaczep ominąć. A szczupak wszedł w to. Już myślałem, że będzie po zawodach. Ale jakoś się udało. To działamy dalej. Może uda się pokazać coś większego. No fajnie, to już troszkę mnie ożywiło. Będzie co wspominać. I tak, rzucałem cały czas na gumy różne cuda, na kiju, że je wieszałem. Alga. U mnie zawsze alga. Alga albo gnomi. Mogą wszyscy mówić co chcą. A ja zawsze będę łowił na te dwie przynęty. I zawsze polecam te dwie blachy. To są moim zdaniem najskuteczniejsze, najlepsze przynęty na szczupaki. Zaraz zobaczymy, czy nie będzie jakiegoś następnego. Już powoli będę kończył tę dzisiejszą wyprawę. Jeden mały szczupak na koncie to bardzo, bardzo słabo. Bardzo mały wynik, mierny wręcz. Ale no jeszcze nie nadszedł. Nie nadszedł szczupakowy czas. Na to wygląda, że jeszcze to nie jest ten dzień. A być może po prostu nie miałem szczęścia. W każdym razie jeszcze wiele razy się wybiorę na ryby. O ile pogoda dopisze, prawdopodobnie z kamerą. I co? Ale dzisiaj to jeszcze nie koniec. To tylko zapowiedź końca. Jeszcze jedna kładka mi została, ta pierwsza, którą celowo ominąłem, żeby w drodze powrotnej na niej jeszcze trochę porzucać. No dziś ciągle jest w powietrzu takie nie wiadomo co, taka szarość, taka jesień. Jakby się to przewaliło, to by było może lepiej. Także idę jeszcze na tą pierwszą kładkę, tam trochę porzucam. No i zobaczymy jak to przyjdzie, jakie przyjdą dni w przyszłym tygodniu, bo tam zapowiadają już śniegi. No i już będziemy jeździć w śniegi, co za problem. Jeszcze mój sezon niezakończony. Ja jeszcze czekam na porządne branie
nabranie dużego, ładnego szczupaka. Tak chcę zakończyć ten sezon. Tak jest moje w tym sezonie marzenie. Tu trochę muszę przejść się przez ten las, żeby dotrzeć tam do tej kładki. No jeszcze kawałek. Jak tylko znajdę się na tej kładce, to jeszcze trochę porzucam i będę pomału kończył. Ale zobaczymy, może na tym tędy przejdę? Nie, tędy sobie pójdę. Może na tej ostatniej kładce coś się uda jeszcze też złowić. Fajne, ciekawe są te wędrówki po lesie. Całkiem przyjemna rzecz. Zapraszam Was do wspólnej wspinaczki po kładce, po dojściu na kładkę. Zobaczcie, że to wcale nie jest łatwe. Po takim czymś trzeba przejść. Tu są oczywiście inne takie przeszkody u góry, które muszę ominąć wędką. Takie coś trzeba pokonać. Nie chodzę na tą gałąź, wolę się przejść trochę po dnie. O, teraz dopiero do góry. Tam się zaplątałem swoim chlebakiem, dobra. Już prawie jestem wolny. No i kładeczka. Kładeczka, na którą trzeba wejść. Jest to takie wszystko śliskie, niebezpieczne. Ktoś pomyśli, że wędkarze są durniami, skoro włażą na takie coś. No ja to potwierdzam. Naprawdę trzeba być szurniętym, żeby po czymś takim chodzić. Tylko po to, aby sobie porzucać przynętą i złowić, albo i nie złowić, jakąś rybę. No i dalej. Ale tu już jestem w pobliżu wody. Jeszcze mi kawałek został. To się wszystko tu kurde trzęsie. Jest naprawdę ślisko. Uwaga. Hop. Praktycznie można powiedzieć, że jestem bezpieczny. Teraz mogę już sobie porzucać. To już ostatnie rzuty dzisiejszego dnia. Woda spokojna, nie ma wiatru. I chyba tam w głębinach wody też jest spokojnie, bo cóż to, jeden szczupak na cały dzień i to taki marny szczupak. Szukamy tego największego w tym sezonie. Na tej kładce złapałem takiego 60-centymetrowego, około 60-centymetrowego. Być może, przepraszam, ta kładka jest dla mnie szczęśliwa i być może będę mógł Wam pokazać, nawet już dziś, jakiegoś większego kaczodziobego. Minimum słów, maksimum łowienia. No to do zobaczenia w następnym filmie z Markiem na ryby, jeszcze w tym roku. Dzisiaj wyjazd samiotki.